Klątwa Sztrada, sesja 35. Zaczynamy w momencie, gdy po walaki przechadza się opat. Z jego prawej strony stąpa Wasilka, która jak zawsze małomówna, rozgląda się z zaciekawieniem. Kiwają ręką ojcowi Lucjanowi, który lekko pochylając głową mija ich. Po chwili dwójce ludzi, którzy z jakimiś gazetkami, winietami przechodzi obok. Na razie spokojnie idą dalej. Skracają między budynki, gdzie czeka na nich samotna, elegancka postać. O, to ty. Miałem do ciebie zaraz wyruszyć. Zaczyna mówić. Ale widzę, że spotykamy się w połowie drogi. To dobrze. Miałem właśnie ci przedstawić. Poznaj, oto Wasilka. Zaczyna tak troszkę niemrawo opad. Od niechcenia postać, którą na razie skrywa cień, tylko rzuca okiem na Wasilkę. Tak się martwiłem, że możesz być niezainteresowany. Ale słyszałem o tym, kogo szukasz. Jest niedaleko. Postać w cieniu lekko nabiera zainteresowania. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. To nie to samo. Widzę, co z nią zrobiłeś. Dobra robota, ale... Ale wiesz, jednak tamta. Nie martw się. Ja też potrzebuję towarzystwa. I odwracając się i idą ramię w ramię w kierunku niedalekiego budynku. Nasi bohaterowie natomiast znajdują się przed bursztynową świątynią, to znaczy prawie wszyscy. Gant właśnie wszedł do środka. Szybko rozgląda się po korytarzach, próbując sobie przypomnieć, którym to najszybciej może dojść do znajomego licza, który już oddalił się w głąb świątyni, ale jeszcze nie za daleko. Gant, proszę cię o rzut na inteligencję. Dobrze. I wstrzymaj się z powiedzeniem, bo będę być może z inspiracji korzystał. Dobrze. Z powiedzeniem. Chociaż to przy szczęciarzu działa, także trzeba się wstrzymać. I na z pewnością będę skorzystał. Naturalna jedynka. Dobrze. Nie szczęściarz? Szczęściarza już nie mam, ale inspiracja tutaj wchodzi. No, to dobrze. Słuchaj, przez moment prawie poszedłeś w lewą stronę, ale w ostatniej chwili opamiętałeś się, przypominając sobie tą fascynującą figurkę, przed którą klęczałeś. Siłą woli powstrzymałeś się, zacząłeś schodzić w dół po schodach i po chwili doganiasz licza. Pytasz go o kilka rzeczy. On daje ci trochę szlachetnych kamieni ze stosu skarbów, który zresztą mogliście wybrać. Też kilka inkaustów. No, wydaje ci się, że powinno to starczyć na jakieś 3 razy. Dopytujesz się też o kręgi teleportacyjne. Licz przedstawia ci ten, który znajduje się tutaj w świątyni. Zapamiętujesz sobie jego wzory. Pamiętasz też ten z Walaki, pierwszy, który zapisaliście bardzo wyraźnie. Wiesz, że możesz sam stworzyć taki krąg, aby teleportować się do któregoś z tych dwóch. Możesz też użyć któregoś z tych kręgów, którego używaliście do tej pory, ale tutaj trochę obawiasz się kosztu. Zresztą Licz mówi, że nie powinieneś ponieść żadnego kosztu. Bardzo wyraźnie formułuje, że nie powinieneś ponieść żadnego kosztu. Napawa cię to trochę otuchą, ale czujesz gdzieś tam jakąś taką drobną niepewność. Mgły i wiatry Barovii są bardzo zdradzieckie, jak już wielokrotnie się przekonałeś. Oczywiście żegnasz się miło, wychodzisz ze świątyni, tym razem już bez problemu trafiając do wyjścia, a tam czekają na ciebie Kardan, Narkatil, Doru i Kasimir, który nie wygląda zbyt dobrze. No i oczywiście krasnoludka, która razem z wami tutaj się teraz pojawiła. Oddaję wam głos. A, widzę, że dużo czasu, wiele godzin minęło, skoro zdążyliście się już tutaj wszyscy zebrać.
Chyba w takim towarzystwie nas zostawiłeś. A, czyli... Dobrze, czyli nie trwało to długo, czyli nie zabłądziłem, czyli nie przeszedłem przez krypty, bardzo dobrze. Cóż, krasnoludka miała czekać w jaskini cieni, ale skoro jest tutaj. Stwierdziłam, że nie będę tam siedzieć, ale wyjdę wam naprzeciw. Strasznie długo wam schodziło, nie wiem jak długo dyskutowaliście co robić, ale już jestem. Narkadia tłumaczy na bieżąco. O, dobrze, słuchajcie, musimy się zastanowić w takim razie, co teraz robimy. Lisz potwierdził moje nadzieje. Okazało się, że z pomocą mocy mojej patronki, która teraz wzrosła na ten ostatni czas, ostatniej bitwy, będę w stanie stworzyć krąg teleportacyjny. Mam już wszystkie składniki od Lisza i otrzymałem, za pomocą którego dostaniemy się do Walaki. Lisz dał mi też... Inkaust i kształtne kamienie na dwa inne użycia kręgu teleportacyjnego, ale moja moc wystarczy mi tylko na podróż do dwóch miejsc. Do Walaki i do Bursztynowej Świątyni, przy czym wiemy, że do tego miejsca nie każdy może wejść. Pytanie, czy używamy tego teraz, czy chcemy jeszcze, nie wiem, odprowadzić naszą towarzyszkę. Tak, przede wszystkim wypadałoby panią odprowadzić do jej ludu, prawda? W końcu jako jedyna przeżyła. No, jest jeszcze kwestia, że może spotkamy coś po drodze. Narkatil już wypatruje śladów kozła. Dobrze. Potrzebny nam krótki odpoczynek. No chyba, że już odpoczęliśmy wystarczająco, jak myślicie? Oni odbyli krótki odpoczynek w tym czasie, możemy założyć. Natomiast ty jeszcze nie. Ganta nie było 5 minut, czyli godziny. Jego nie było dłużej, tak? Bo jeszcze on gadał z Liczem, jeszcze tam szli do skarbca, dawał mu te kamienie szlachetne, potem szukał inkaustów, tak? To wszystko zajmuje. Może Narkatil zamiast tego tropił. Okej, okay, Narkatil tropił, dobrze. Dobra, może... Zostałeś w bardzo niekomfortowej sytuacji. Narkatil tropi, Gant poszedł do świątyni, Kasimir zasnął, wygląda bardziej jak trup niż jak człowiek, a krasnoludka siedzi naprzeciwko ciebie, patrzy się na ciebie tak szczerze, otwarcie, badawczo, a ty siedzisz wyraźnie skrępowany. Czujesz się trochę jakbyś pierwszy raz w życiu był na jakiejś randce, tylko że... Nie ma się jak skomunikować. Tylko nie ma się jak skomunikować i druga strona bardziej się zachowuje jakby była w jakimś zoo. Gdzie jesteś główną atrakcją niż na randce. A Doru robi za przyzwoitkę. Tak. Możesz opisać gesty, za pomocą których próbujesz się z nią skomunikować. Opisz, nie pokazuj. Uwielbiam te sceny. Znając Cardona, to by się źle skończył. Jeszcze by ktoś popełnił samobójstwo, bo Kim jest blisko. Przekazanie to nawet gdyby to była normalna rozmowa, to mogłoby wyjść dość ciekawie. Zakończmy to na niezręcznej ciszy. Dobrze, bo niezręczna cisza, którą Dorób kilkakrotnie próbował wypełnić, ale po kilku odpowiedziach Cardana zrezygnował. No i tak miło spędzacie czas. Narkatil, słuchaj, rzuć sobie na tropienie. Tylko nie sztuka przetrwania. Tak. Z ułatwieniem, bo... Śnieg. Nie sypie. Ładnie, słuchaj. Wielki kozioł Sangzor przechodził chyba tędy niedawno. Wydaje ci się, że jeżeli się pospieszycie, powinniście jeszcze go spotkać gdzieś na szlaku. Masz jego trop. W kierunku wios. Tu jest ten jeden taki szlak wiodący wzdłuż góry, więc on na szczęście akurat idzie teraz tym szlakiem, bo jeżeli szedłby gdzieś w głąb lub na szczyty, to nawet nie miałbyś jak za nim podążać. Świetnie. Czyli wąskie przejście. Z jednej strony przepaść, z drugiej strony klif. Pędzący kozioł brzmi fantastycznie. To może później tak. Dobrze, wracam do towarzyszy.
Mocno wieje jak zawsze, kiedy wracasz do towarzyszy. Gant w końcu też wychodzi z tej świątyni. Po krótkiej dyskusji, jak rozumiem, ruszacie w drogę. Wiatr łopocze waszymi szatami. Kasimirowi nie jest zimno. To na pewno trzeba oddać za mocny plus. Nie można tego powiedzieć jednego Doru, który po prostu chwila, moment jest przemarznięty. Doru dostał pierścień Kasimira. A, dostał pierścień. Okej, okay, dobra. To w takim razie nie. Dobrze. I to w takim razie dobrze ubrani idziecie w dół. W stronę niższej partii. W stronę samego przesmyku. I teraz wypatrujecie po drodze. I poproszę o pasywną percepcję Ganta i Cardana, a Narkatil cię poproszę o test percepcji. 14. Tylko. Pasywna percepcja. O, Gant wyjątkowo spostrzegawczy dziś. Ja już wolę... Pasywna. Nie wolę test. Pasywną. Narkatil nic nie widzi. Czekaj chwilę. Pasywna no to wynosi 10, a o co rzuca się na... Dobrze. Na razie nic nie zauważyliście. Idziecie dalej. Kiedy nagle słychać z tyłu potężny ryk i widzicie wielkiego kozła, olbrzymiego, z bardzo małymi kopytami na dole, które idealnie utrzymują go w równowadze i pozwalają mu tutaj stąpać, skakać po tym wszystkim. Kozioł, można powiedzieć, wielkości mamuta. Olbrzymia bestia, która zajmuje większą część tej wąskiej półki, pewnie trzymając się na nogach. Wyraźnie wściekła, że weszliście na jej terytorium. Rusza znienacka, do tej pory chowała się. Przypominała po prostu fragment góry, która tutaj wystawała, poszarpanej skały. Rusza nagle do szarży w waszą stronę. Rozpędza się. Macie stan zaskoczenia. Możecie mi podać szyk. Kto szedłby z tyłu? Już last long w górze widzę. Inaczej, my teraz schodzimy w dół, czy idziemy jakimś szlakiem w kierunku osady ludu pierwotnego? Schodzicie w dół, na razie w kierunku przesmyku Colenka. Ja się obawiam, że Narkadil, jako że tropił, to prędzej szedłby z przodu, szczególnie, że ma dodatkowo lekki krok, że nie spowalnia go trudny teren. Czyli Narkadil szedł z przodu. Okay. Myślę, że w tej walce najmniej przydatny będzie Gant. A to znaczy, że on najlepiej by było, żeby poszedł z tyłu. Jak on oberwie, to dłużej nie straciby. Bo jest wymęczony niestety po ostatnich walkach, po bursztynowej świątyni i po braku odpoczynku i nie jest w stanie w tej walce i tak zbyt wiele uczynić, więc trzymał się z tyłu, bo wiedział, że w walce nie ma szans, ale nie wiedział, że ostatnie miejsce w tej kolumnie, którą szliśmy, jest nie jest najbezpieczniejsze. Jak daleko jest kozioł? Tak. Doszarżuję teraz do was. To jest, będzie atak w zaskoczony cel Ganta, tylko po prostu chciałem wam dać chwilę na to, jak byliście ustawieni. Ponieważ no, jego test skradania się wyniósł 24, więc krytyczne szczęście, więc nie zauważyliście nic, przechodząc obok. Czyli idziecie i nagle Gant został wyrzucony w powietrze i przeleciał nad wami. No jeśli dokładnie. I taki na tego nie problem. Dobra, to w takim razie zakładamy, że z tyłu idzie Gant, na przodzie idzie Narkatil i w środku Cardan, obok niego krasnoludka w niezręcznej ciszy i Doru idący przed Gantem. I Kasimir za Narkatilem. Rzućcie sobie na inicjatywę, a zaczyna kozioł. Z uwagi na to, że ma tą rundę zaskoczenia, to... Kasimir i Doru, o ile się nie mylę, i krasnoludka. Znaczy tak, to jest kozioł jeszcze na te przyszłe tury. Doru, jeżeli chcecie, to będzie walczył. Ja mam tak troszeczkę pewne ciągłatki. Wolimy, żeby był na razie bezpieczny. Chyba, że chce się nabić krwi z tego kozła.
On miał, mieliśmy mu nie dawać. No cóż. Ale to w sumie nie człowiek, więc... Jeszcze taki szybki. Ciekawe jak się przegryzie przez to futro. Kłakami będzie pił. Da się zjeść i będzie ociąg. Ja pierdolę. Minus 4. Dobra, to możecie mi podać kolejność. Ta krasnoludka jest pierwsza. Ja mam 16, więc też nie najgorzej. I równo z Doru jest, tak chyba? Czy Doru jest on, szybszy, on ma wyższą zręczność. Tak. Dobra, czyli Doru, Gant. Dalej. Kardan. Kardan. Tak, Kardan. Kozioł. Kasimir Narkatil jest. Narkatil, Kasimir, faktycznie. Narkatil mimo może jeden, wyrzucił jeden. Jestem szybszy. Tak. On wyrzucił 7. Dobrze. No to zaczynamy od Kozła. W takim razie on szarżuje na ciebie, Gant. Z zaskoczenia, więc będzie miał ułatwienie. Mhm, to pewnie trafi. Tak, strzelam. Aha, przepraszam, to jest jednak twój test. Masz test z utrudnieniem, jest to rzut obronny na siłę. Rzut obronny. Słuchaj, on biegnie 6 metrów w linii prostej w twoim kierunku i trafia cię atakiem ubodzeniem. I ty musisz wykonać rzut obronny na siłę. Z utrudnieniem. Rzucałem dwa razy. Słuchaj, zostajesz powalony na ziemię na razie. I on atakuje cię tratowaniem w ramach akcji dodatkowej. Więc na razie po prostu jesteś powalony, odlatujesz, możemy to tak uznać. Natomiast oprócz tego dostajesz obrażenia z tratowania i one wynoszą... ...32 obrażenia obuchowe. Ledwo jęk Gant z siebie taki słaby wydał. Gant przelatuje nad wami, wy się odwracacie i mam rzeczywiście ledwo co, ale w tym wietrze dostrzegacie coś, co wybraliście do tej pory za skałę. Wielki, wielki kozioł, tak? Czy tratowanie nie jest atakiem? Że nie powinien być rzut na trafienie? Tak, ale tutaj rzut obronny był na siłę i został tylko powalony, po prostu już jakby od razu to skróciłem w tym wypadku. Okej. Okay. I tak by trafił. Bo jeszcze, bo było zaskoczenie, więc jakby i tak miał ułatwienie i przy plus 10 i klasie pancerza Ganta to... Nie musimy tego rozkminiać. Słuchajcie, Gant odleciał. Zaczyna się normalna tura, zaczyna krasnoludka, ona krzyczy... Coś, co nawet Kardan rozumie. Sangzor, Sangzor! Pada na ziemię, bije pokłon, po czym zrywa się, obraca i daje w długą, w dół stoku. Skacze na brzuch, próbuje zjeżdżać na futrach, które opatulają jej ciało. Ale wciąż ja się poruszyłem na większą odległość od kozła. Wciąż ty szybciej odjechałeś, tak. Dokładnie. Gdzieś tam jeszcze siłą rozpędu Gant sunie po śniegu po prostu tam, oddalając się od kozła. Gant już do Walaki dojeżdża. Dobrze. Kozioł gra w kręgle. Dobrze, dalej jest Doru. Doru, widząc tego wielkiego kozła, próbuje skoczyć za najbliższą skałę. Lekko się skulić i zajść go od tyłu między skałami. Ale tych skał nie ma za dużo, będzie ciężko. Zobaczymy, jak mu pójdzie z utrudnieniem. No, słuchajcie, poślizgnął się po prostu, runął prosto pod tego kozła, który jeszcze go zdzielił, lekko bo lekko. Zaraz zobaczymy to lekko. Za 5. Doru nie żyje. Miał jeszcze, krótki odpoczynek. No tak, miał krótki odpoczynek. Dobrze, dalej Gant. Gant, słuchaj, odjechałeś. Jesteś jakieś 30 metrów od reszty. 30 metrów. Dobrze, wstaję, wzlatuję trochę i wypałam nieziemskie uderzenie, które ma zasięg 36 metrów.
Dobra, dobra. Wzlatuję trochę, to jest kluczowe. Mam nadzieję, że uda mi się odlecieć na tyle wysoko, żeby, znaczy wiadomo, teraz mnie trochę wiatr porwie za chwilę, ale że przy najbliższej szarży mnie nie zaatakuje. Natomiast priorytetem jest wycelowanie. I wypalam z nieziemskiego uderzenia. Teraz moja moc wiatr wzrosła. Wiatr tobą miota, słuchaj, lewo i prawo. Tak. Ty masz skórzaste skrzydła, prawda? To jest pierwszy. Tak, skórzaste. Słuchaj, miotasz i trafiasz to wielkie, wielkie bydle gdzieś pomiędzy, pomiędzy rogi. Dobrze, i obrażenia, które są, to nawet nie najgorsze, 12. I drugie nieziemskie uderzenie. Już gorzej trochę. Czy 12 wystarczy? Drugie uderzenie, słuchaj, nie wchodzi. Udaje się mu go uniknąć. Pierwsze trafia w cel. Ja jeszcze tylko patrzę na jedną rzecz, ale widzę, że to... tam nie ma rzutu obronnego, prawda? Nie ma. Nie, to jest rzut na trafienie. Dobrze. Pierwsze trafia, to rzuć jeszcze na obrażenie tego pierwszego. Tak, rzuciłem. 12. Też 12. Dobra. No. Taki wielki kozioł i uniknął, no. Dobrze. Futro pochłonęło. Słuchaj, uderzyło, widzisz, że trochę krwi pociekło, ale tamten się nie przejmuje, otrząsa się, jeszcze bardziej wściekły. Szykuje się już do następnego ataku, ale jest jeszcze po drodze Kardan. Tak. Doru jest przewrócony, tak? Niedaleko kozła. Tak. Narkatil! Kozioł tutaj! Biegnę w stronę Doru. Chciałbym go chwycić za kołnierz i go po prostu za siebie jakoś przepchnąć. Mhm. Słuchaj, nie masz chyba benefitu, popełniłem błąd, więc brniesz... bo widzę wielkiego kozła przed sobą. Słuchaj, gad odleciał tak daleko, że pierwszy efekt, który zauważyłeś, to to, że zapadacie się z Narkatilem w śniegu. Brniesz w tym śniegu w kierunku Doru. Przerzucasz go w śniegu za sobą. Zasłaniasz się tarczę, patrzysz na tego wielkiego kozła, który sterczy nad tobą. No i to de facto praktycznie poświęciło za twoją akcję, bo musiałeś tam dobrnąć. Jeżeli może jeszcze akcję dodatkową. Okay. Nie, to w takim razie wszystko. Dobra. Ale upewniam się, że nie stoję w kierunku, w zasięgu szarży. Stoję bliżej kozła niż jego zasięg szarży. Dobrze, dobrze. Stoisz bliżej kozła niż jego zasięg szarży, tak jest. Taką nadzieję. Teraz kozioł. Kozioł patrzy na niewielkiego krasnoluda i na ludzika, który leży pod nim. Rozgląda się i widzi sylwetkę, która nie zapada się w śniegu. Która stoi naprzeciwko niego i wydaje się, że rzuca mu wyzwanie. Stamtąd też doleciało coś, on nie widzi chyba zbyt dobrze, co zadało mu wcześniej obrażenia. Krew tryska mu z pomiędzy rogów. Nachyla się i rusza do szarży w kierunku Narkatila. Po drodze mijając jeszcze jakiegoś... coś, co i tak już jest trupem, odrzucając to od niechcenia na bok. Okazjonalny Kardana. Kasimir uderza w ścianę. Podbiega do ciebie Narkatil. Szarżuje. Rzuć sobie rzut obronny na siłę. Mam okazjonalny? Tak, masz okazjonalne. To poproszę rzut obronny na zręczność. Dzięki magu bojowemu. Stopień trudności 16. To jest efekt magiczny? Święty płomień. Dobrze. Zadaję obrażenie tylko. Dobrze, na zręczność. Tak jest, 16. To najpierw rzucę, tylko z ułatwieniem. Raz. I dwa, nie zdał. O, dostaję 2. Też 6. 2 do 8. To rzuć, dobra. Narkatil, słuchaj. Obrażenie od światłości. Ty zostajesz powalony przez tą szarżę. Padasz na ziemię. I on z ułatwieniem cię atakuje teraz. 9 obrażeń. Dobra. Ułatwienie w testach przeciwko efektom magicznym, okej. 15. Nie siadło. Słuchaj, uderza obok ciebie, ty w ostatniej chwili odturlałeś się na bok. Zapisuję mu jeszcze obrażenia 9, tak?
Słuchaj, on wściekły po prostu uderza wszędzie naokoło. Dobra. Chwila, to jest coś teraz... w rodzaju akcji legendarnej teraz było? Teraz Narkatil. Narkatil wstaje. Kozła ma blisko, więc nie musi się nigdzie przemieszczać. Akcja dodatkowa. Jako, że widzi swoją wspaniałą zdobycz, więc jak nic, zdobycz pogromcy. Mhm. I tnę mieczem słońca. Dobra. Słuchaj, wyciągasz miecz słońca, chcesz nim ciąć, a miecz gaśnie w twojej ręce i słyszysz wściekły... tylko słyszysz, że wściekły głos w środku. Jakieś zwierzątko to tak, ale licza to nie! Ale skoro nie wykonałem ataku, to skoro jestem oburęczny, a w drugiej ręce mam włócznie, to mogę dźgać? Oczywiście. Kevan nie ma nic przeciwko. Myśl tak, Kevan jak nic nie ma nic przeciwko. Słuchaj, trafiasz, wbijasz tą dzidę, próbujesz w brzuch tego kozła. Za zdobycz pogromcy drugie D6. Dobra. I drugi atak. Nie masz krytyków na 19. Słuchaj, drugi atak też wchodzi. Za 10, czyli w sumie 22 obrażenia. To jest, włócznia jest magiczna. Tak, magiczna. Słuchaj, krew zalewa twoją włócznię, ale na koźle dalej nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. On tupie nogami. Widzisz, że śnieg zaczyna się trząść gdzieś w górach. Wyżej. Parę takich większych krypt śniegu się oderwało, ale lawina na szczęście jeszcze nie zeszła. No i po tobie jest Kasimir. Słuchaj, on leży pod ścianą, podnosi się ciężko, rozgląda się, idzie w kierunku Doru i Kardana, odciąga Doru za kamień, go związuje. Związuje? Dobrze. Żeby nie szedł. Dobrze, i zaczynamy następną turę i zaczyna krasnoludka, która zjeżdża dalej do przesmyku, patrzy się na was i krzyczy w waszą stronę. Narkatil, ty rozumiesz, tylko zostawcie Sangzora, to półbóg tych gór. Wielu mężnych wojów poległo walcząc z nim. Oddajcie mu to, co należne i zjeżdża dalej. Całą akcję na ten esej. No i zjeżdża dalej, tak? O, jakby ucieka dalej poza zasięg. Doru jest związany. Gant. Gant wypala dwa nieziemskie uderzenia, bo cóż innego mu zostało. W desperackiej akcji próbuje zrobić jak największą krzywdę temu półbogowi. Dobra. Cóż, krzywdę komuś może i zrobi. Czy po drodze stoi Narkatil? Widzisz, jak Narkatil wbija dzidę tutaj, wbił dzidę tam, a ty nieziemskie uderzenie, huk rozbrzmiał i słyszysz, jak gdzieś u góry zaczyna narastać lawina. Okej. Okay. Macie jeszcze chwilę czasu. Dobra. Krzywdę, że rzeczywiście się uda zrobić. Może nawet zabije tego kozła. I wszystkich pozostałych. Drugie nieziemskie uderzenie trafia w tego wielkiego kozła. Dobra, zobaczmy, jak wyszło. Nawet nie najgorzej, tak samo jak poprzednio. 12. Tak, i znowu go okrwawiło. Ten jest już lekko, można powiedzieć, prawie średnio ranny. Tak ocieka krwią z niektórych miejsc. Dalej Kardan. Jak daleko jest ode mnie teraz kozioł Narkatil? Narkatil. Narkatil nie jest kozłem. I Narkatil. Tam był przecinek. 10 metrów. Ok.
Okej, okay, czyli na początku połowa szybkości, tak? Zmierzam w tamtą Zabierz stronę. Zabierz ich stąd! I tak idziemy w dół. Dyskutować, jak nas lądowi jednemu zachciało. Wysłyszycie, że tam śnieg narasta i lawina zaczyna gdzieś tam ściągać z góry. Kardan, fachowym okiem rzucasz, rzucasz tam spojrzeniem. Znasz się trochę na kamieniu, znasz się na górach. Macie trzy rundy. Bez problemu. Mam plan. Jaki? Sprytny. Ten sam, co było przy cienistej istocie. Biec? Tak. Słuchajcie, dyskutujecie sobie... Akcja. Święty no. Płomień w kozła. Znowu Dobra. Zrzut obronny na zręczność, czyli znowu będzie miał ułatwienie. Co, ty też nie masz komórek czar? Mam jedną. I Ale chyba czekam i tak się na udało. Lawinę. Nie. 16. Więc... Czy mówię, że i tak się udało. Tak, no. Słuchaj, pomijałeś go za dużo mówiłem. Za dużo mówiłem. Tak, dużo omówiłeś, przez to nie skupiłeś się aż tak i święty płomień ledwo co, można powiedzieć, że to była święta iskra nie, bardziej niż święty płomień, lekko podpaliła tego kozła wielkiego. I teraz on walczy z Narkatilem i próbuje go bodnąć swoim wielkim rogiem. Teraz bez ułatwienia. Naturalna 20. I słuchaj, Narkatil, ty akurat wbiłeś tą włócznię, zadowolony, krew cię, wiesz, oblała, przeleciało nad tobą nieziemskie uderzenie, rozproszyło cię to, czujesz nagle, jak trafia w ciebie róg, powala cię, dociska cię do ściany, że jesteś powalony, i zadaje ci... Troszkę mu zmniejszę, by cię powalił. Trzeba było odpocząć. ...68 obrażeń... obuchowych. Ale Narkatil mówił, że jedziemy tylko do wioski. To tylko draśnięcie. Mam jeszcze tamto jeden punkt tymczasowy z walki z duchami, bo w sumie nie definiowaliśmy, czy krwawił, czy nie. Tak, i ten jeden punkt ci został jeszcze, o, tak. O, dobrze. Dzięki temu, że opisz swój stan, nie. Słuchaj. Opisz swój stan. Narkady jest zdecydowanie zbladł, ale duma mu nie pozwala narzekać. Słuchaj, powalony, leżysz pod ścianą, on się nachyla nad tobą, już się przygotowuje do tratowania, ale już nie tego, już tego, czekaj, a nie, to jest akcja dodatkowa. Jeszcze próbuje cię stratować w takim razie, słuchaj, po tym uderzeniu, ale to jest rzut na trafienie najpierw oczywiście. I już teraz bez ułatwienia, już nie przesadzajmy. Nie wchodzi. Słuchaj, w ostatniej chwili się odtaczasz na bok, leżysz powalony w śniegu, ociekasz krwią, ale na szczęście nie zdołał cię stratować, a już teraz twoja tura. Trudna decyzja. Mamy po tym jeszcze dwie tury, tak? Na kozła. Ciekawe, jaki on jest szybki. Ale myślę, że w ramach akcji dodatkowej uderzenie Zefiru, miecz, który zdecydowanie nie współpracuje, chowam i oburącz włócznią atakuje kozła. Dobra. Dawaj. Słuchaj, trafiasz. Wbijasz oburącz włócznie w kozła. To jest uderzenie Zefiru, zdobycz pogromcy. Słuchaj, mocno po prostu wbijasz tą włócznię, krew tryska, to uderzenie poczuł. Wyraźnie po prostu
ryczy wściekle. Dobrze. Więc atakuję drugi raz. Dobra. Plus 8, plus 8. I tym razem włócznia mija cel. I uciekam na 18 metrów w kierunku Ganta. Dobra. Bez prowokowania okazjonalnego, bo to jest uderzenie Zephiru. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Uciekasz w takim razie w stronę Ganta. I dalej jest Kasimir. Kasimir szybko zastanawia się, co robić. Widzi tą schodzącą lawinę. Przygotował już jakieś zaklęcie, jak widzicie. Ale w związku z tym zmienia to zaklęcie na jakieś inne. Rzuca na siebie czar, łapie Doru i biegnie z nim w kierunku przepaści. Biedny kardan. Dobrze. Zostały dwie rundy do zejścia lawiny. I teraz krasnoludka, która już jest bezpieczna, schowana na przesmyku Colenka, wspija się na wieżę, żeby czasem lawina jej nie zasypała. No tak możemy uznać, żeby już to troszkę tutaj skrócić. Doru szarpie się w węzłach, widząc zbliżającą się przepaść. Krzyczy coś, woła na ratunek w kierunku niedalekiego kardana. Gant. Mam nadzieję. Akati jest gdzieś koło mnie, podejrzewam. Zresztą nie, w połowie drogi do mnie chyba jest. W połowie drogi, no 30 metrów. 12 metrów zostało. Mam nadzieję, że kardan wpadnie na to, jak zatrzymać tą lawinę, mówi Gant, pamiętając o jego wyczynach czy moście, po czym wzbija się jeszcze wyżej i wypala dwa nieziemskie uderzenia w kierunku kozła. Dobra, dobra. Narkatiu przypomina sobie, że kardan jest bardzo dobrą skałą, więc... Czy to wystarczy? Weszło, dobrze. Wydawało się, że nie trafia, ale jednak to uderzenie trafiło wielkiego kozła. Za 8. I nie drugie. Uczyniło może zbyt dużej szkody, ale jednak też zwiększyło krwotok, który dobywa się z jego brzucha. Drugie też trafia. Wreszcie się udało jednym i drugim. Odłamując koniec rogu kozła. Za 11. Dobrze. Kardan. Widząc, co Kasimir zaczyna wyprawiać. Kasimirze, trzymajcie się blisko mnie. Dam radę nas uchronić. Poradzę sobie, nie martw się. Zajmę się nim. W sensie Doru. Dobrze. Czyli tak, w ramach ruchu byłbym w stanie dotrzeć do kozła. Słuchaj, no przeszedłeś tam kawałek w jego stronę. Zostało jeszcze, nie wiem ile tam metrów przede wcześniej, ale tak, byłbyś w stanie dotrzeć do kozła. Mam 7,5 metra szybkości, więc... Czyli masz niecałe 4 w tym momencie. No to... Nie ruszał się jakoś specjalnie od kiedy... Tak, no to nie będziesz w stanie, bo było 10 metrów między wami, nie? Więc teraz jakieś 4 metry przejdziesz. To może lepiej idzie w drugą stronę, żeby uniknąć lawiny. Z drugiej strony nie względem tego, że doszarżował do Narkatila, chyba że to Narkatil do niego doszarżował. Tak, no to właśnie to było to doszarżowanie, to tam było 12 metrów, nie? Dlatego... To chciałbym się tylko przemieścić w stronę góry, bo z jednej strony jest góra, z drugiej urwisko. To chciałbym się przemieścić po skosie w stronę góry. Okej, słuchaj, niecałe 4 metry udaje ci się przemieścić w tą stronę. Przedzierasz się przez śnieg. Wychodzi mi tylko o to, żeby jakby się na mnie odwrócił, to by mnie nie zepchnął. I znowu w takim razie święty płomień, rzut obrony na zręczność. Dobra. Kozioł z minus 1 zręczności. Słuchaj, nie udało mu się znowu. Za 8. Słuchajcie, widzicie, że kozioł jest już bardzo ciężko ranny. Ocieka krwią, szczególnie po tym ostatnim świętym płomieniu. On odwraca się, zaczyna się pojawiać panika w jego oczach. Widzi tą zbliżającą się lawinę. Widzi drogę ucieczki. Samotnego krasnoluda, trochę z boku.
który stoi na jego drodze, szarżuje w tamtą stronę przez śnieg. Dwa rzuty obronne, znaczy rzut obronny na siłę, Kardan. Czy koziom iż służy Strahdowi? Nie. Czyli bez bonusu za latarnię. Słuchaj, powala cię na ziemię, tratuje cię, więc dwa razy rzuca na trafienie. Pierwsze i ułatwienie. To drugie trafia. Słuchaj, trafia cię i zadaje ci... ...29 obrażeń obuchowych, miażdżąc ci fragmenty zbroi, rąk i tak dalej. I pozostałą dwójkę, która jest przy krawędzi, ignoruje. Biegnie dalej. Ty leżysz, jesteś powalony. Czy jest atak okazjonalny z utrudnieniem wręcz, czy jak się tak, atak okazjonalny z utrudnieniem wręcz. On jeszcze szturcha Doru i Kasimira, którzy spadają w przepaść. Przynajmniej przez moment tak się wydaje, ponieważ Kasimir zaczyna się unosić. A Wielki Kozioł odbiega w górę, szukając jakiejś bezpiecznej przestrzeni i szukając miejsca między skałami, w którym próbuje zniknąć, a ty próbujesz jeszcze atak okazjonalny. Ze zmagam bojowego, znowu święty płomień. Dobrze, tylko że w jaki sposób tutaj w takim razie utrudnienie będzie, jeżeli jesteś powalony? To jest rzut obronny dla kozła. W sumie to jest zaklęcie, więc w sumie powalenie tak. Chyba nie ma znaczenia. Dzięki magu bojowemu mogę rzucać zaklęcia w ramach ataków okazyjnych. 16. To... Zdał, słuchaj. Zdał? Zdał ten drugi, bo z ułatwieniem on ma, więc. Tak. Jak daleko jest lawina? Lawina spadnie w następnej turze. Jak daleko? Do 90 metrów? Tak, do 90 metrów. Natomiast na razie jest nie twoja tura jeszcze, teraz jest narkady. Wiem. Spokojnie. My z Gantem jesteśmy dość kawałek w dół. Lawina jest raczej od boku, czyli teraz zbije tylko Kardana, tak? Nie wiecie, jak szeroka będzie. Ona narasta od kilku tur. Świetnie. Kozioł ode mnie będzie teraz o... jakieś 30 metrów. Nie. Ja jestem 18, on przebiegał 12, czyli tak, 30 metrów. No, on jeszcze troszkę pobiegł dalej, nie? Bo on jakby minął Kardana i wyszedł z jego zasięgu. Od ciebie będzie jakieś 6-8 metrów. 7,5 powiedzmy. Mhm. To na 45 metrów sam nas się zmieści. 45 się zmieści, tak. Tak, czyli to będzie centrum wzrostu kolców w sumie pod nim. Żeby czasem sobie nie uciekł daleko. Dobrze, przy czym on ma takie... On jest kozłem. Ma kopytka. Ma kopytka właśnie, ja to nie chodziło. Ale i będzie go kuć, i będzie go spowalniać. Tak? Będzie dla niego trudnym terenem. Raczej dobrze, nie jest specjalnie tak. Przyzwyczajony. Tak, do futra się będą zgadza. Czepiać i w ogóle. I poza dobrze, tym myślę, że biegnę dalej, żeby uniknąć lawiny. Dobra. Kasimir bierze Doru i leci kawałek dalej, tak żeby uniknąć lawiny. I oddala się od tej półki skalnej i próbuje zatoczyć taki łuk, żeby do was wrócić, ale w bezpiecznej odległości. Dobrze. Gant. Ostatnia tura, runda przed zejściem lawiny. W takim razie, ponieważ jest ostatnia przed zejściem lawiny, a Narkatli jest względnie blisko, no to spróbuję go chwycić i poderwać w górę, żeby jakoś uniknąć tej lawiny. A później będziemy zastanawiać się, jak uratować Kardana w płytówce. Dobra, ile spadamy? 18 metrów na turę? Rzut obronny, znaczy rzut na siłę. Byłoby prościej, gdybyśmy odpoczęli. Myśl sobie po raz kolejny Gant, kiedy próbuje wydźwignąć Narkatila w górę.
próbuję. To jest. Szarpiesz go i szarpiesz, ale. Z inspiracji chyba jednak... spróbuję jednak przerzucić w ostatniej. To jest jednak ważna rzecz. Szarpiesz, ale chyba Arkady jednak. Jednak sporo przytył, odkąd pamiętasz, że ostatni raz go dźwigałeś. Arkady, wyskocz! Zawsze był w lekkich strojach. Tak, a teraz jednak jest w cięższej. Dobrze, Kardan. Kardan, słuchaj, widzisz, że lawina, która schodzi, jest potężna. Ona rozciąga się jakieś 100 metrów w lewo i jakieś 20 metrów w prawo. Pół góry zdaje się, że runie na was po prostu. Znaczy 100 metrów w kierunku twoich przyjaciół, 20 metrów w kierunku Kozła. A, oczywiście, jakżeby inaczej. Fajnie. Jak daleko jest ode mnie? Słuchaj, spadnie za kilka sekund. Ale jeszcze masz ostatnie chwile, zanim musisz rzucić się do ucieczki, jeżeli chcesz ją przetrwać. Kozioł zdąży uciec, co? Tak. Chwila. Ja jestem i 20 metrów w prawo ode mnie, tak? W stronę Kozła. Kozioł jest w trochę lepszej sytuacji, jako że jest wielkości mamuta. I wydaje ci się, że jest przyzwyczajony do górskich warunków atmosferycznych. I jest 6,5 metra ode mnie. Dobra, zaczynam rzucać zaklęcie. Dobra, zaczynasz rzucać zaklęcie. Jakie? To nie brzmi. Aż spadnie lawina. Dobrze, czyli na razie rzucasz... Kontrola wody. Przygotowanie. Wody. Tak, przygotowanie. Reakcje. Tak, żeby w ramach reakcji. Żeby dobrze. Było spektakularnie, tak? Żeby zareagować, co zrobi kozioł. Kozioł rzuca się dalej do ucieczki, przemieszcza się przez trudny teren, kolce go ranią, nie wiem ile go ranią. Za każde 1,5 metra 2K4. Pewnie przebiega. A jest rzut obronny? Nie, bo rzut obronny jest jak chcę zobaczyć, że to jest trudny teren, ale on w sumie widział, bo widział ten teren. Dobrze, wie, to 2K4, 1,5 metra to 12K4, promień myślę? Promień jest 6 metrów. 6 metrów, aha. 4 takie, czyli 8K4. No to 8K4 i wynik przez 2. Jest dzielenie na tym bocie. Nie, znaczy rzuć i podzielimy przez 2 potem. Zaokrąglam ku górze. D4 musisz pisać. D4. Za 10. Dzielimy przez 2, za 10. Słuchaj, kolce ranią go, on ryczy. Widzisz, że jest mega ciężko ranny już, ale wybiega spośród tych kolcy i zaczyna... skacze w jakąś dziurę wielkości mamuta między górami. Ściaśnia się, zaczyna wyskakiwać po ścianie górskiej, po prostu używając kopyt. Wydaje się, że staje na niemożliwych przestrzeniach. Wychodzi w górę i w górę. Jest już jakieś 10 metrów nad wami. Oj, nie przesadzajmy, po trudnym terenie biegł. Ma premię, jak idzie w pianie do góry. Nie, do kolców. A, w sensie, że spowodziły ale... go. Tak, dobrze, no to jest jakieś 6 metrów, powiedzmy, nad wami. Ile muszę poświęcił całą swoją akcję i cały swój ruch, więc nie, jest 10 metrów nad wami. Zobaczę zasięg łuku. Tu cię Pitagoras szedł chyba. Dobra. I po koźle Narkatil. Przygotuj się do strzału z łuku. Ja cię podniosę i wtedy strzelisz. Szarpią cię. Zostaw mnie! Akcja dodatkowa, uderzenie Zefiru. Dobra. To muszę puścić. I wyciągam łuk. Oburęczny szybko zmienia, więc... Szczególnie, dobrze. Że miałem tylko jedną broń, więc chyba strzelam z łuku. Dobrze. Będzie z utrudnieniem z uwagi na dystans i mocny wiatr, o którym mówiłem. Tu nie mam karwaszy. Bo nie powiedzieliśmy, że jej założyłem. Pierwszy strzał nie bałdzę. Może inspiracja albo szczęściarza, jeśli masz. Czekaj, nie mam szczęściarza. Już się wystrzelaliśmy z takich rzeczy, ale... A, dobra. No to cóż, drugi atak. A nie masz czegoś ze zdobyczy pogromca? Tam było z utrudnieniem, więc rzuć drugi raz za utrudnienie. Okej. Czy pójdzie w... Słuchaj, ledwo trafiasz go
w koniec kopyta. Trzynastka wystarczyła? Wow! Dobrze, no to obrażenia. Nowe obrażenia. Będzie 2d8, bo za... Zephyr. I 3 kłute. 3 tylko. Słuchaj, trafiasz go, krew znowu ścieka po jego nodze, zatacza się, ale trzyma się jeszcze na tej ścianie, tak złapał się tymi kopytami, tak podskoczył w miejscu, złapał pewniejszy punkt podparcia. Masz drugi atak. Dokładnie. Też trafiasz, z utrudnieniem, przepraszam. Wystarczy. Trafiasz. Druga strzała wbija się mu w bok. A zdobyczy po gromce tam zapomniałem. Ale to trudno. Dodatkowy D8? To teraz mu... Ale... Nie, D6. To jak zapomniałem wtedy, no to już... Cóż. Masz dorzucić teraz. Nie zapomniałem. Nie dorzuciłem, ale czy wystarczy? Aha, bo to są nie magiczne strzały. Czekaj, bo ja tutaj mu za dużo oddziałem. Tak. Dorzuć sobie tą D6. Jeszcze. Bo ja tutaj... O, 6 akurat. Dobrze, czyli za to 3 i za poprzednie 7, czyli to jest za 10. Słuchaj, wydaje ci się, że gdyby nie to, że to twoja zdobycz pogromcy, to kozioł by uciekł, ale strzała wbija mu się w bok i spada w tonę śniegu na dole, drży posadami, przyspieszając po prostu lawinę. Lawina spada na was wszystkich. Ale jeszcze moja to nie spada. Spada, bo ma zasięg 120 metrów. Jaki masz zasięg? No. Używam kontroli wody, żeby cząsteczki wody w śniegu zatrzymać ścianę i może też kołzła. Dobrze, słuchaj. Chronisz siebie i kozła? Robisz tak siebie nad sobą. To inaczej, jak daleko ode mnie jest Narkatil? 45 metrów. Tak. To niestety nie złapie was. Nie, minimalnie bliżej. Ale mojej tury nie było jeszcze. 30 metrów ma zaczynałeś. Zasięg. Tak? Nie, ja jestem po Narkatilu. Chyba, nie? Nie, ty byłeś przed kozłem jeszcze. A. Mam tu kolejkę rozpisaną. Jak najbardziej w stronę Narkatila spróbuję zrobić bezpieczną kieszeń, ale to mam sześcian w obrębie o boku 30 metrów. No to słuchaj, w kierunku kozła czy w kierunku Narkatila? Bo w kierunku kozła musisz też wywalić z 15 metrów. Jak Narkatil widzi, że on zaczyna... Czekaj, daj mu zadecydować. 15 metrów kierunku kozioł by... Kozioł zapewne by zleciał w przepaść, tak? Jakby na szybko ocenić. Nie, na razie runął w śnieg, wbił się w te tumany śniegu, które tam są. Widać go. Wbił się w tumany śniegu. Nie, jakoś się zakreślił. Jak najdalej w stronę Narkatila. 30 metrów w stronę Narkatila, on jest jakieś 45 od ciebie. Słuchaj, próbujesz go sięgnąć tą bezpieczną kieszenią. Robisz taki domek, no. Ja mam przecież jeszcze moje 18 metrów ruchu. A jako, że Gant się do mnie przyczepił, to myślę, że go chwycę tą ręką, którą zwolniłem od strzały i ciągnę go przez te 18 metrów. Nie wiem, czy się da przez 18 metrów ciągnąć, czy będzie ta sama prędkość, ale... Może znaczy, ty biegniesz 9, bo jest trudny teren, nie, bo jesteś uderzenie za daleko. Zefiru, a ja mam lekki krok i mój ulubiony teren to las i góry. Góry się chyba liczą. Dobrze, dobrze. Dobrze, to w takim razie zróbmy sobie teścik. Gant podejrzewa, że po chwili dołącza do biegnięcia. Więc to jak będzie mogę współpracować? Test, atletyki lub akrobatyki. Atletyka. Niech będzie atletyka. A czy ja go ciągnę, więc w sumie... On po chwili dołącza do po prostu biegnąc, więc... To jest za przedzieranie się, czy tam zdążycie dobiec po prostu. Też rzucać mam? Tak, bo to Narkaty na razie dobiegł. Ja mu pomagam. Tak sobie. Słuchaj, pomagasz mu, więc Grzesiu z ułatwieniem, powiedzmy. Dobra. Tak sobie. Chcę mu dać inspirację. Mogę mu dać inspirację, że swoimi. No to rzeczywiście. Ja już swoje zużyłem, dwie teraz. Dobra, czyli jeszcze raz. Moje pociągnięcie. Jestem bardzo pociągający. O.
Byle nie 7. Może być nawet mniej, ale jak będzie 7, to do Łukasza Trajebota pisze. 17. 7. Dobrze, rzucacie się, słuchajcie, rzucacie się w stronę Cardona, nauczeni doświadczeniem, biegniecie, idę tylko w lezie, skaczecie i nagle na samym końcu tej kieszeni lądujecie, czujecie jak lawina schodzi, Cardan się ugina pod uderzeniami po prostu ton śniegu, które uderzają w górę, słyszycie głuche odgłosy, wszystko jest zasypane. Po jakichś 20 minutach śnieg przestaje spadać. Cardan dalej podtrzymuje. Czujecie się jak w takim iglo, jesteście cali zasypani. Wy i trup kozła, który zagłębiony w śniegu leży na skale 4 metry niżej. To znaczy jakby na waszym poziomie tylko 4 metry w śniegu wbite. Jeśli dobrze rozumiem... Dobry jest dobry do kopania. Cardan zrobił taką kopułę z lodu, prawda? Iglo same się ubiło. Iglo, tak, iglo dokładnie, które się ubiło, tak. Dobrze. Jak długo wystarczy nam powietrza? Godzinę? Możesz to odrzucić po prostu? A dobra, jest zajęty. Już to wszystko dla kozła. Sam nas zaatakował. Dobra, Gaz się skupia na tym, że się siada, odpoczywa przez te 20 minut, przez które ta lawina leci nad nami. Cardan zacznie korzystać z tarczy w formie improwizowanej łopaty. Narkatil może wykorzystać jakieś swoje doświadczenie jako łowca, ochroniacz karawan, jak przetrwać lawiny. Na pewno były jakieś książki w świątyni pana. Nie, Narkatil się pomodli. Słuchajcie, nagle widzicie, że mgła się pojawia i wychodzi z niej Kasimir, niosąc Doru. Chwilę trwało, zanim was namierzyłem. No. Mam nadzieję, że nie był to grzmiący krok. Bo jeśli tak, to czeka nas kolejna lawina. Ja jestem wyczerpany, jeśli o mnie chodzi. Jedyne zaklęcie oprócz drzwi wymiarów, które... Jeśli jeden, to był grzmiący krok, tak? Nie, to był grzmiący krok, ale 1, 2, 3 lawina spadała. Aha, dobra. Nie wiem, na ile wam starczy tlenu. Gdyby ciebie tutaj nie było, to byłoby na dłużej. Czy Kasimir w ogóle zużywa tlen? No właśnie. Potrzebuję jeszcze 40 minut i nas stąd wyciągnę. Mogę uwolnić już... Uwolnić jeszcze Doru? Już Doru? Myślę, że jak się nie wierci, to zużywa mniej tlenu. Wytrzymamy? Macie jakiś... sposób na zwiększenie ilości powietrza tutaj? Cardan po prostu kopie tarczą, żeby zrobić wyjście. W którą stronę? W bok. I ale w stronę... W górę. Nie w stronę urwiska. Dobra. 5 metrów się trzeba przekopać za kozła. Mam kilof. Kopiemy. To kopiemy w tamtym kierunku. Dobrze. Wy kopiecie. To poproszę tak. Rzućcie sobie D40. Nie, przepraszam, D60. To jest liczba minut, na które wystarczy tlenu. Kto rzuca? Ja już zupełnie inspiracja. D40 czy i D50? D60. Ja bez tlenu można wytrzymać jedną plus bonus z kondycji minut, tak? Tak. 44 minuty. Dobrze. Ale to będziemy mieli tylko 4 minuty od momentu, kiedy Gandy... Tylko się nie hiperwentylujcie. Dobrze. Teraz, kto odpoczywa? Gand, odpoczywasz. Ja. Rzut musisz sobie wykonać na siłę woli, czy będziesz w stanie w tych warunkach w ogóle odpocząć. Jako, że jesteś zestresowany, że ten się zaraz skończy. Ale nie ma czegoś takiego jak siła woli. Taka odporność psychiczna... Nie, tylko niemądrość.
Na religię mogę. Chcę się pomodlić po raz pierwszy od dawna. No to Boga, którego wyznawali moi dziadkowie. Na mądrość, no. Narkatyl ma torbę z ziołami, może dać mu melisy. O, chętnie. Chętnie. Dobrze, to jak czyli... meliska to plus dwa. Dobra, Igat sobie taką... Kardan wskazówki. Za pomocą kuglarstwa parzę sobie melisę. Tak, współpracujemy rozważnie, jak się wykopujemy. Słuchaj, przez 5 minut parzysz melisę. 5? Dobra, będę próbował wstrzymać oddech, ale przynajmniej... A skąd bierzesz ogień? Kuglarstwo. To kuglarstwo przyspiesza to bardzo, parzenie melisy. No ale jeszcze musisz wodę zagotować, nieważne. 5 minut, załóżmy. No dobra, możemy skrócić do 4? No dobra, 5 minut parzenia melisy. Idealnie 5. Odpoczynek. Wypijasz melisę, odpoczywasz. Słuchaj, udaje ci się odpocząć. Oni w tym czasie rzucą, jak daleko się przekopali w tym czasie. Wykopiecie, tak. Jak daleko udało wam się przekopać? Jest więcej niż 5 metrów oczywiście, no bo śnieg, który leciał i został zatrzymany, spływał na boki. No i też kopiąc, zużywacie więcej tlenu, jako że się męczycie. Więc zacznijmy od tego, ile wam się udało przekopać. Będzie to test siły. Rzućcie sobie obaj test siły. Może być atletyki. Dawałbym wskazówki Narkatilowi, gdzie ma jak pracować kilofem, żeby dobrze szybciej szła nam praca. To jest D4. D4. Obaj? Test atletyki? Obaj rzucacie, tak. Chyba, że stoisz i nadzorujesz, arystokrato. Tak z tyłu słyszeć jakieś siorpanie. Gant, nie rozpraszaj. Macie 17 plus 7 przez 4, 6 metrów się przekopaliście. I widzicie, że jesteście już blisko, ale trochę się przy tym zmęczyliście. Zobaczmy sobie, jak wasza kondycja pozwoliła wam regularnie oddychać. Test takiej czystej kondycji. Czysta kondycja. No Kardan nie miał oczywiście problemu ze złapaniem oddechu. Narkatilowi też... Pokopał powoli. Narkatilowi też... Utrzymywałem równe tempo. Dobrze. Słuchajcie, mija 36 minut, kiedy powietrze się kończy. Zaczynacie oddychać, hiperwentylować się. 6 metrów udało wam się przekopać. Gant, słuchaj, jesteście w stanie wytrzymać 1 plus bonus z kondycji minut bez powietrza. Nie wiem, ile to wynosi. A u mnie 3. 3, czyli 39 4. Minut. 4. Mózg umiera po minucie bez tlenu, tak? Zaczyna się degenerować, nie odwraca się. A później przesadzicie potem, traciłem życie, tak? Nie ma tego dużo. Dusisz się. Narkatil? Ty? Po prostu plus bonus kondycji, czyli 3? Jeden plus bonus kondycji. Czyli 3. Czyli tak samo jak Gant. Dobrze, słuchajcie, rzucacie się Narkatil i Kardan do uporczywego kopania. Gant do uporczywego odpoczywania. Nie oddychaj. Stara się nie panikować. Trzeba nie rzućcie marnować sobie, tego tlenu. Rzućcie sobie na to kopanie. Ale jeśli to mózg zużywa tyle, raczej ubiera po tyle, to Narkatil ma tylko 10 inteligencji. Czyli zużywać jak standardowy Kasimir też wam pomaga oczywiście, o czym zapomniałem, więc plus jeden sobie jeszcze możecie dopisać. Słuchajcie, wydawało się, że się już nie uda, ale Narkatil w ostatniej chwili przebija skorupę. Powietrze dociera, zaczynacie wdychać. Widzicie, że Gant z tyłu już zemdlał. Podczas odpoczynku. Po chwili powietrze do niego dociera. Budzi się wypoczęty po krótkim odpoczynku. Patrzę na światło. Widzicie taką niewielką dziurę wywaloną przez kilo w Narkatila. Kardan kopał w innym miejscu. Głupi. Odkopywałem kozła, tak? Głupi ma zawsze szczęście. Narkatil tak spogląda. Dlatego przeżyłeś. A i nie zadaj sobie trudu, żeby wyjaśnić, co mam na myśli.
Arkady patrzy, gdzie kopał kardan. Kozła masz przygotowanego do skórowania. Chciwe, małe, brudate. Sam chciałeś. Tak, teraz na, jak widzisz, na tym Miltela raz zależało. Może powinien. Wy arystokraci to jesteście tak pazerni, że... Trzeba było, obaj powinniście byli słuchać i siedzieć i oszczędzać tlen. Wykopałbym nas w kilka sekund, gdyby mi się udało zebrać siły do tego czasu. Następnym razem odpoczywamy przed taką podróżą. W trakcie też, co? Przy kopaniu. Przy kopaniu jak najbardziej. Nie zmęczylibyście się na to plusy. Był aktywny wypoczynek. No dobra, dobra. Ważne, że żyjemy. Nazywany też walką o życie. Ważne, że żyjemy. Ważne, że żyjemy. Musimy dotrzeć do jakiegoś bezpiecznego miejsca teraz. Dobra, zanim zakręcie będzie na później. Ile jeszcze trzymasz ten śnieg? Nie, on już przestał dawno. Śnieg? On stworzył, gdyby nie to, że metalową kopułę stworzył, to byśmy już byli zasypani. Inaczej, to metalową, trwa 10 minut. Lodową. Właśnie. Słuchajcie, wykopujecie się i Narkatil jeszcze też spędzacie jakiś czas, żeby wykopać kozła, jak podejrzewam. Oskurować go. A oceniasz tą skórę i widzisz, że jest to bardzo dobra skóra. Starczy na pewno jakąś zbroję albo coś innego dla ciebie. Czy też jako płaszcz może. Coś z tego będziesz mógł wykonać. Na razie nie podaję ci więcej szczegółów, dopóki sobie nie przepadasz tego. Ruszacie też w dalszą drogę. Wspinacie się po tej kopule, zaczynacie schodzić w dół razem z Kasimirem i Doru. Wasze niezwykłe umiejętności pozwalają wam się też utrzymać na tej kopule, wyminąć to wszystko i zejść do przesmyku Colenka. Tam czeka już na was krasnoludzica wraz z trójką swoich pobratymców. Widać, że oni właśnie wracali z polowania. Dźwigają niewielkie kozły, sarny. Ich głowy, jeden z nich trzyma również jastrzębia, którego gdzieś tutaj upolował. Zarzucił go na sznurku po chwili na przypasie. Ona pokazuje na... Pierwsze co robi, to pokazuje na kardana. Tamci coś się podśmiechują, klepią ją po ramieniu. Narkaty, ty rozumiesz, że mówią, że o, w końcu znalazłeś takiego kurdupla jak ty. Bardzo dobrze. I tam cała historia na ten temat idzie. Kardan, ty nie rozumiesz, śmieją się, cieszą się do ciebie, słuchaj. Narkady też się śmieje i patrzy się na kardana. Po czym patrzy na te ich kozły i na samą swoją skórę, którą niesie. Oni tak patrzą na tą wielką skórę, którą niesiesz. Jeszcze raczej mamy rogi. Rogi też wzięliście, dobrze. Pod ekscytacją zaczynają rozmawiać między sobą. Słuchaj, jeden podchodzi, zaczyna poklepywać cię po plecach. Pozostali skaczą naokoło. Krasnoludka patrzy, nie wie, czy z nabożnym lękiem, czy z przerażeniem. Jeden z nich też patrzy taki lekko przerażony na tą twoją zdobycz. Nie do końca chyba wiedzą, jak zareagować. Potrzebnie włócznią. Uznają cię za lokalną właśnie, szlachtę. Mam jeszcze włócznię. Trzęsiesz włócznią, w końcu padają, słuchaj, na kolana przed tobą, łącznie z krasnoludką. Krasnoludka tak kiwa do ciebie kardan, żebyś klęknął. Zwaliście go Bogiem! Wskazuje włócznią na skórę. Lecz teraz wrócił wysłannik pań, by zaprowadzić ponownie porządek w krainie. Nie będzie już innych bogów. Nie będzie już Strada. Wszystko wróci tak, jak było z początku przepowiedziane, gdy poszukiwaczka nas tu sprowadziła. Panie, chodź na ucztę z nami, mówi jedna z pozostałych łowczyń, nie krasnoludka. Tak spoglądam na kardana Ganta i resztę. Zapraszają nas na ucztę, ale nie wiem w sumie ile mamy czasu. Wiedrak się ucieszą. Którędy do Wiedrak? Trzeba zejść niżej, w góry i za wodospadem znajduje się Wiedrak.
Czyli pewnie za tym jeziorem. Ile czasu to zajmie? Ile czasu drogi? Pół drogi słońca. Ja, nie mamy tyle czasu. Musimy odrzucić tą propozycję. Będzie wielka uczta. Będziemy, twoi towarzysze i ty poopowiadają historię. Będziemy mogli poznać historię tego, który sprzeniewierzył się dwóm księżycom. Ty ich zaproś na ucztę. Falaki. Tak. To my wyprawimy ucztę i zapraszamy was. Wspólnie będziemy już... Wspólnie będziemy przygotowywać się do obalenia ostatniego wroga naszej krainy. I wspólnie będziemy świętować to, co udowodniły już panie. Gdzie będzie uczta? Gdzie mamy przybyć? Powiedz im, że w młynie. Znam taki jeden, pusty. Macie akt własności. Gdzie oni się pomieszczą wszyscy w młynie? Wiedźmy tam dużo zmieściły. A w sumie czemu nie? Czemu nie młyn? Czemu od razu nie zamek? I młyn jest koło jednego z ich tradycyjnych kręgów, gdzie łowczyni, w zasadzie to jest kręg łowczyni, jest w sumie idealne miejsce, właśnie, tam wiedzą właśnie. Gdzie. Biorąc pod uwagę naszą najnowszą zdobycz, myślę, że powinniśmy spotkać się tam, gdzie oddawaliśmy cześć łowczyni. Znacie już krąg. Na wzgórzu dnia poprzedniego? A, niech. A, stary krąg. Zapomnieliście już o tradycjach? Krąg ten oczyściliśmy. Droga doń daleka. I wiedzie przez ziemię tych, którzy śpią w chatach. Tak mówi to jako niczym przekleństwo. Oni również zaznali już powrotu pań do ziem i nie będą sprawiać problemu. Zaczynamy rozmawiać między sobą gardłowo. Jeden coś jakby nie do końca ci wierzy. Pokazuje taki wyszczerzony uśmiech. Karykaturalny. Potrząsa głową. Tak, kiedy jak posiadam... Za ile słońca odbędzie się uczta? Widz, że za 8 godzin. Może 10. Niech się śpieszą lepiej. Sanie z tą dobrym rozwiązaniem. Zdrowie się ciemność przez ten czas. Zbierzcie wszystkich... może nie, że chętnych, ale... Zbierzcie starszyznę i wojowników i ruszajcie, gdy tylko wrócicie do wioski. Jak mam przekonać starszych? Biorę jeden z rogów i podaję mu. O, jestem teraz naznaczony przez pogromcę Sangzara. Prawa ręka. Ta krasnoludka patrzy na ciebie tak wyraźnie rozczarowana, że to nie jej wręczyłeś. Za mała jest. Nie umie się. To jeszcze dziecko, no. Niech Kardan ją broni. Niższa warstwa społeczna. Cóż, zakładam, że Gan ci nie podniósł. Nie ze względu na pancerz, tylko ze względu na twoje ego. Co powiedziałeś? Ona nawet nie jest z ludu. A ty jest od pana. Ona nie jest z ludu? Nie, ona nie jest z ludu. To mówię do Kardana, więc. To nie w pierwotnym. Wiem, że Kardan nie umie. Dobra. Dobrze, słuchajcie, żegnacie się z nimi, oni rzeczywiście schodzą, obiecując przekazać twoje rozkazy, Narkatil. Wy na razie jesteście dalej w tym przesmyku Colenka. Co robicie? Słuchajcie, to jest dobre miejsce na wyrysowanie kręgu. Tam pod tą kopułą, skąd właśnie wyszliśmy. A chwila, jak jesteśmy w przesmyku Colenka, to czasem nie ma tutaj tego kręgu już istniejącego w wieży? Przy bramie? Nie, korzystamy z istniejących kręgów. Nie ufam do końca temu Liszowi. Zapewniał mnie, że wszystko będzie dobrze. Walaki tak zawsze powtarzaliśmy i jak widać wszystko jest dobrze.
Macie dziwne nawet standardy. Nawet rządy Vargasta temu nie zaszkodziły. W każdym razie wyrysowuję krąg. Powinniśmy się dostać wkrótce. Patrzę, czy latają jakieś kruki. I czy soku, czy jastrząb, którego upolowali, jest tutaj egzotycznym ptakiem? Jest tutaj egzotycznym ptakiem. Nie jest tutaj egzotycznym ptakiem, słuchaj, ale pewnie gdybyś udał się do Jaedrak, to może by mieli tam pióra roka na przykład. A ten jastrząb może być w Walaki egzotycznym ptakiem. O. Czyli już za chwilę. Słuchajcie, tak, latają kruki. Kruki cały czas gdzieś tam się kręcą, mają was na oku. Gdy jednego szukacie i podlatuje. Zanieście wieści do Kresku, by burmistrz udał się... Patrzę na kardynał Ganta. Do młyna, nie? Młyna. Do młyna o kręgu za Walaki. Może być. Kruk, żeby zebrał, kruk, kogo może. Dobrze, jeśli dobrze. Tylko nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu Kresku za bardzo. Bo potrzeba będzie wsparcia. Kruk odlatuje. A mogłeś mu jeszcze... No nieważne. Mówi, ja wraca do wyrysowywania jak tego. Jeszcze tylko wiadomość dla Martikowa, żeby przybył do świątyni. W sam raz o tym wspomniałeś właśnie, ja też miałem. A Martikow czasem nie będzie jeszcze w... Nie, w Walaki. Mam nadzieję. Tak nie dobyć trzeba go sprowadzić. Najwyżej wyślemy kruka. Jeśli okaże się, że jest tutaj, to będzie miał bliżej. Dobrze, słuchajcie, ruszacie w takim razie w dalszą drogę, czy wyrysowujecie krąg? Ja krąg wyrysowuję, tak. Bo nie mamy czasu na to, żeby po prostu przedłużać to. Nawet na to uszę nie mogliśmy się wybrać. Więc ja kończę wyrysowywanie kręgu ustawionego na Walaki. Myślicie, że Wiktor dobrze zareaguje na widok trubosza? Może jego powinien na porządku zobaczyć. Mam na myśli Kasimira. Myślę, Wiktor, że będzie zafascynowany. Dobra, sprawdzamy to. Gant dokończył krąg, unosi ręce. Tak głowę kieruje w górę, rozkłada ręce, zaczyna wykonywać różne gesty i wypowiadać słowa. Tu jesteście! Przecież tylko w głowie. Nie dam się rozproszyć. Kontynuuję wypowiadać słowa. W sumie tutaj żadnych gestów nie ma. Więc wykrzykuję tylko i... Przeteleportowujemy się wszyscy do... Słuchajcie, nagle znikacie. Ty przez moment widzisz, czujesz, że ktoś cię obserwuje, Gant. Ktoś wyraźny, ktoś, kogo dobrze znasz, po prostu tylko cię obserwuje. Widzę, że tutaj szykujecie taką małą rebelię. Gdzie ty widzisz tutaj rebelię? I nagle pojawiacie się w rezydencji burmistrza Walaki. Słuchajcie, pojawiacie się nagle w niedużym pokoju, gdzie niewysoka, szczupła sylwetka odskakuje z wrzaskiem, widząc, że coś pojawia się w kręgu. Poszedł stąd. Wiedziałem, że któryś z tych słów w końcu wróci. Wyciąga rękę i widzicie, że zaczyna się formować płomień. Wstrzymaj się! Wstrzymaj się! To zaklęcie. Jeszcze kardan. Wiktor? A, to wy? Wróciliście? W jednym kawałku. A, wasz kolega nie w jednym kawałku. Czyli takie są efekty uboczne. Jest. Patrz, nawet jest nas więcej. No tak, ale ten wygląda źle, ten się do mnie szczerzy i ma wygłodniałe spojrzenie. Wskazuje na kardana, ten chyba ma depresję. Narkati, ty też jakiś jesteś blady. Jest jeszcze jeden. Ty wyglądasz dobrze. Jest jeszcze jeden, mówi Gant, a jego cień generalnie prostuje się tak samo jak on, kiedy to mówi. O, a ty masz cień z powrotem. No, to nie wiem. Jest jeszcze jeden problem związany z tą teleportacją. Diabeł wie o tym, gdzie i kiedy się przemieszczają ci, którzy z niej korzystają.
Ach, może to są jego kręgi. Słyszałem, że wtedy mogą czytać wiele rzeczy, na przykład myśli. Albo jakby podróżujesz, wszystko jest przesyłane i są w stanie przeczytać wiele różnych informacji. Ale no to musi być właścicielem tych kręgów i musiał odpowiednio wpleść runy w nie. No to już coś wiemy i on coś wie. Tak, przeczytał myśli. Narkatil, to znaczy, że musimy reagować szybko. Bardziej chodzi mi o to, że chciałby być właścicielem kręgów, tak? Ty nakreśliłeś swój krąg tam. Teleportowałeś się do kręgu tu. Spogląda na Wiktora. Nie słuchaj. Ale co ja? No, tu ten krąg był od zawsze. Tak. Chwila, jak to od zawsze? Nie potrafiłeś... I były źle nakreślone runy? Przecież no bo chciałem poprawić i aktywować... Zepsułeś krąg i zabijałeś sługów, tak? O, tak. O, jest progres. No bo mi kolega pomagał kiedyś, ale to musicie zawsze wszystko... Jaki kolega? Nieważne, głupiec. Skąd wiedziałeś? No cóż. Kojarzysz zakręcie wykrycie magii? Próbowałeś go może przy nim? Tak, chciałem to rzucić, ale mówił, że nie ma sensu, że on wie, jak naprawić krąg. No cóż. No cóż, gratuluję, spotkałeś pana tych ziem. Co prawda pod iluzją, ale zawsze. W sensie... Narkatil teraz taki mądry... Ale wiedziałem, żeby nikomu nie ufać. Narkatil teraz taki mądry, a kiedyś najlepszy przyjaciel. Też się dałeś nabrać, też ci coś tłumaczył, tak? Słuchaj, no jak zna się kogoś od samego dzieciństwa. Właśnie ja też go znałem od dzieciństwa, mówi Wiktor, patrząc na ciebie. Co więcej, wasze prababcia ważnym wzrokiem przez nastolatka. Wasza prababcia pewnie również. Znaczy mnie ojciec nie ostrzył. Wasze prababcie, żeby to nie brzmiało, jakbym był spokrewniony z arystokratą. Raczej kto go nie kojarzył? No właśnie. A, jeszcze pytanie. Dobra, twój ojciec dobrze, mógł nie wiedzieć. Nie... Ważne, żebyś ty wiedział. Jeśli nie my ważne, polegniemy... opowiedzcie mi wszystko o kręgach. Opowiedzcie mi wszystko o kręgach. Co się dowiedzieliście? Wyciąga na to. A, więc jest ich wiele. Na terenie całej barowi. Idę na drugą część strychu. Jeśli nie są drzwi zabezpieczone pułapką, jak zwykle. Czekaj, rozbroję. Podchodzi. Rozbroił. Na pewno. Przeszukuję strych w poszukiwaniu egzotycznego piórka i wachlarza. Słuchaj, znajdujesz kapelusz z niebieskim piórkiem, który leży gdzieś w rogu pomieszczenia. Czy jest barwiony? Słuchaj, barwione bażancie piórko. Ale nie widziałeś bażanta od lat. Od lat, czyli był. Widziałeś jednego w dzieciństwie. Jeśli nikt już tu nie ma, to są egzotyczne, bo wymarły. Czy wy... Może nie, że mi łowczy mieli w tym udział, ale... Słuchaj, bierzesz z nadzieją. Poszukam jeszcze. Zwierzęta. Taka nadzieja, walakijska bardzo. Wszystko będzie dobrze. Gaty, tam opowiadasz o tych kręgach razem z pozostałymi. Przy okazji upewniasz się, że runy, które masz zanotowane, się zgadzają z tym kręgiem tutaj. Po jakimś czasie opuszczacie rezydencję burmistrza. Rozglądacie się też jakiś czas za opatem, ale dowiadujecie się, że zdążył już wyjechać. Zresztą razem z Wasilką. Niedobrze. Ten pośpiech jednak którą stronę wyjechał? Przez którą bramę? W stronę Ravenloftu. Uff, znaczy w sumie nie uff, ale... Mogło być gorzej. No bo wiesz... Strat dopiero teraz przeczytał nasze myśli. Tu mówimy diabeł. Ale mówiłem przyciszonym głosem właśnie. Celu. Nie ma już kto egzekwować siłą. Strażnik cię obrzucił takim spojrzeniem. I widzicie, że z waszej strony zmierza burmistrz. Panowie, widzieliście gdzieś Izreka?
Nie ma go tutaj? Zniknął jakiś czas temu. Miał wrócić, ale... Jego pokój jest... Często tak znikał? Marka, ty nie wydurniaj się. Widzieliście go, czy nie? Izrek przebywa poza tą sferą. Poza tą sferą? Masz na myśli poza miastem, tak? Nie. Poza tym światem. Zabiliście Izreka? Nie. Ale i tak trafił do piekła. Co? To długa historia, burmistrzu. Przecież to był... historia. Mówił, że jest twoim bratem. No i miał rację. To prawda. To nie my go wpakowaliśmy w taką rolę. Wysłałeś swojego brata do piekła? Ja, gdybym mógł kogoś wysyłać, to bym siebie wysłał do piekła, to bym przynajmniej nie ów barowi. O, dzięki, naprawdę. To tu jest gorzej niż w piekle, tak? Narkatil się obruszył obok. Burmistrz tak patrzy i tak kiwa głową na to, co mówi Narkatil. Lokalny patriotyzm. W jednym miejscu zimno, w drugim za ciepło. Ale Izrek sam znalazł sposób, jak opuścić barowie. I się nawet nie pożegnał? Nie miał na to wpływu. Musiał reagować szybko. To jest sprawa związana ze starymi bogami uwięzionymi w bursztynowej świątyni. Długo by opowiadać. Wiedziałem, że ta świątynia Pana Światła to nie jest dobry pomysł. To nie świątynia Pana Światła to sprawiła. On nawet nie był teraz w świątyni Pana Światła. I teraz jeszcze ten z Kresku przyjechał i się tu szwendają jak jakieś wilkołaki, bo... Spróbuj coś powiedzieć o świątyni Pana Poranka, a inaczej pogadamy. Teraz przygotowujemy się do wojny, więc ciesz się, że wilkołaki są tutaj razem z... Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Już dwójkę dzieci nawróciły do siebie, ledwo żeśmy je wyciągnęli. To zrobiły? No przyjechał ten burmistrz Kresku, rozmawiał ze mną, rozmawialiśmy przez kilka godzin, negocjował, no i w końcu za dostawy się zgodziłem. Jeszcze z winiarnią, że wino będą dalej dostarczać, bo jakieś znowu produkują coś tam, no to co miałem zrobić? No i teraz tu wilkołaki łażą po ulicach i próbują nas tutaj ściągać ludzi do siebie, że się fajnie żyje, łono przyrody, żyje jak w naturze i inne hasła tego typu. Najważniejsza jest bitwa, która nas czeka teraz. Później będzie można z powodem wrócić do starych porządków, jeśli taka będzie potrzeba. A dopiero co chodzili z wilczymi głowami na pikach. Przecież to dopiero... To były takie piękne czasy. Narkatilu, może Grilsze tutaj spotkasz? Wiem, gdzie jest Grilsze. Grilsza? Chodzi wam o tą dziewczynkę, co chodzi z ulotkami? No to właśnie ona tak nawraca. Gdzie jest burmistrz z Kresku? W sumie musimy z nim porozmawiać. No, też jest przy tych stoiskach, tak? Co mu w świątyni pana Poranka? Co? Gdzie są? Znamy drogę. Narkatil. Ale to jest... Dobra. Kościół świętego Andrala. I co? Słuchajcie, idziecie w tą stronę. I tak. Rzeczywiście zbliżacie się do świątyni i widzicie stoisko rozłożone, przy którym stoi burmistrz Kresku, Zulejka, Grilsza, jeszcze jedno dziecko, z którym ci rozmawiają. Widać rzeczywiście ulotki. Dołącz już teraz, żyj tak jak przodkowie. Oraz kilka innych haseł. Odsuń się, dziecko! Kardan, masz jeszcze to wyciszenie emocji? A, już nie. To faktycznie. Za chwilę będę wyciszał bardzo skutecznie, jak tamtego druida. Narkatilu, musisz się opanować, pamiętaj. Narkatil, Gant, Kardan, zawołuje burmistrz. Najpierw diabeł. Dobrze was widzieć, udało się, to co chcieliście, wszystko poszło zgodnie z planem. Odwracam się w kierunku Ganta. To co chcieliście, tak? Narkatil, uspokój się, proszę cię. Tak, uspokoję się, jak wyładuję emocje. Dobrze wiedziałeś, że burmistrz Kresku idzie do wilkołaków. Wyładujmy się na razie na jednej osobie, ewentualnie jednym zamku. Możemy rozszerzyć, że tak powiem to. Wyładujmy się wszyscy na tym, a później będziemy zaprowadzać już ponownie harmonię, pokój. Taką jak ty chcesz. Na razie jest harmonia, jaką ja chciałem tymczasowo na rozwiązanie naszych problemów.
Jeśli mówisz o wyładowaniu się na jednej osobie, pamiętaj, że jest jeszcze Rahadin. O, no właśnie. Pomyśl sobie. Rahadin. Patrzę, czy nie ma żadnych ze strażników. Strad. Strażnik nagle pojawia się za plecami Narkatila, obrzuca cię takim spojrzeniem. Czekał w cieniu. Arystokratyczne wampiry, które towarzyszą. A na szczęście Narkatil zaczął się... Zaczął faktycznie, to przekierowało jego myśli. Słuchajcie, dogadaliśmy się, mówi burmistrz Kresku. Wszystko tak, jak mówiliście. Myślami. Udało się tutaj... wszystkie dzieci wróciły do miasta, te, które chciały oczywiście, ale wróciły się chociaż pożegnać, jeżeli chcą zostać. No, przekonaliśmy Vargasa do tego, żeby jednak tutaj były te kampanie informacyjne. Dzięki temu Zulejka nie będzie musiała atakować żadnych karawan, żadnych innych ludzi. Wszyscy dołączają z własnej woli. Zajęli się innymi bestiami, które zaczęły wyłazić z jaskiń, jakieś trupy po bitwach, tego typu rzeczy, więc no nie tylko kilka osób udało się tutaj sprowadzić do miasta. Strasznie dużo w ogóle zaczęło wyłazić w ostatnim czasie jakichś dawno przegniłych ciał i zaczęły iść w stronę Ravenloftu, jakby szykując się do bitwy albo do czegoś tego typu. Czy te ciała są agresywne? Względem bardzo, nas? Bardzo. Próbują zabić co tylko się da. Ciekawe. Ubierają Vargas! Zbroję po drodze. Wracam do Vargasa. No nie, no, trzeba przypilnować. Idę. Lecicie do Vargasa, dobrze? No to lecicie do Myślę, że konfrontacja by się przydała wszystkim. Tak, Narkotilu? Słuchaj, jak będzie tu szedł lud pierwotny, to ich przepuścisz. Są po mojej stronie. Chodzi ci o tych... Ludzi z gór. A, bo był tutaj ostatnio diabeł i... jakby nasz cmentarz trochę opustoszał. Co się stało? Na świętej ziemi? No, jakby ci wam to powiedzieć... Sprzedałeś trochę ciał, tak? Ciał. Właśnie to nie, myli, nie to, tak? Nie, sam ale... Wziął? Pamiętacie, jak powiedzieliście, że w świątyni ma się nic nie wydarzyć i generalnie stwierdziłem, że lepiej mieć ojca Lucjana niż jakieś ciała w świątyni i stare kości, tak? Stare kości? Co chciałeś powiedzieć? Co zrobiłeś z kościami świętego Andrala? Nie, ja nic nie zrobiłem z kościami świętego Andrala. Słuchajcie. A kto zrobił? No, generalnie, no to mieliśmy ten festiwal, nie? Z uwagi na to, że tutaj przybył burmistrz Kresku i tak dalej, no to zrobiliśmy taki festiwal powitalny dla gości. No i jako, że sytuacja ostatnio się poprawiła, no i ustaliliśmy, że ojciec Lucjan nie będzie już robił tych kazań i no wiecie, jaka jest sytuacja, no to poprosiłem go, żeby razem ze mną poprowadził ten festiwal, nie? No, do rzeczy. Co się tam wydarzyło takiego? No i w międzyczasie on stwierdził, że weźmie tą kobietę, co jest kotem, nie? No i poszły też inne dzieci ze świątyni i tak dalej. No i w świątyni zostało tylko trochę ludzi. No i, że tak powiem, przybyło kilka kobiet. No i jakby ojciec Lucjan jest niepocieszony. I jakby... Nie wiem, jak Niech on powiedzieć wyraźnie. No może... No tak, no kości świętego Andrala zniknęły. No cóż, no i ciała też już nie ma. No... Wygląda to na akcję zorganizowaną. Jakieś 3 kobiety to ukradły. Kiedy? Jak one weszły do świątyni? No, ojciec Lucjan mi coś to tłumaczył, że święta ziemia nie zatrzymuje tych, którzy są zaproszeni, więc ktoś jest zaprosił do środka. Porozmawiam z Milewijem.
Ale też nie wiem, czy ona zatrzymuje, jak on to nazwał, wampiry. Czy to nie działa tylko na inne siły? Nie wiem, nie znam się na tych szczegółach. No, musimy iść do ojca Luciana. W każdym razie, mimo że to zniknęło, to żadnych ataków ani nic nie było, tylko po prostu no, nasz cmentarz wymaszerował. Tak, wymaszerował, żeby zebrać się w jednym miejscu i ruszyć na was po tym, jak już obronią się. Tak naprawdę to znaczy, że teraz wszystko jest postawione na jedną kartę. Nie będzie kolejnych wielu lat oczekiwania na to, aż nadejdą kolejni bohaterowie. Teraz nic już was nie chroni tutaj. Chyba że uderzycie pierwsi i zmiażdżycie wroga, zanim on przyjdzie po was. Jeśli... No, tylko teraz najlepsze jest to, że dzisiaj przyszedł list. I ktoś zwrócił kości. Czy ich autentyczność jest potwierdzona? Właśnie wezwałem ojca Luciana, czekam aż przyjdzie, ale nie wiem, czy już ten, bo jakby szło diabła. Zwrócił je? Co w tym liście było? Pisał, że to nieporozumienie i no, że kości zostały rzucone. Ciał na armię. Czyli wziął kości, skrzesił armię, przyprowadził sobie i oddał kości. I oje, są pewnie mu szkodziły na zamku. Ale on już wcześniej chciał je ukraść. Po to, żeby ukraść kogoś innego, kto był w świątyni. Albo stało się to bez jego zgody. Bezpośrednio. Nie wiem, wysłał to i znowu powtórne zaproszenie na ślub. Pisał, że jeszcze potwierdzi termin. Termin to my sami ustalamy. Dobra. Czy ojciec Donowicz jest może wciąż tutaj w Walaki? Ostatnio jak sprawdzałem, to siedział w karczmie, z tego co pamiętam. Pasuje. A my mamy go na oku, bo wtrącał się skazaniami. Dobra, będziemy się chcieli z nim spotkać. Musimy zacząć załatwić tutaj wszystkie sprawy, które nam zostały, zanim ruszymy na ostatnią bitwę. W naszym życiu na pewno będzie ona ostatnia. Bez względu na to, czy zakończy się sukcesem, czy nie. Słuchajcie, może jako, że troszkę nas czas goni, przejdźmy sobie w takim razie do lekko opisowego, co chcecie załatwić. Dobra? Tak. To zapraszam. Chociaż pan Arkady chciał jeszcze coś powiedzieć. Może wystarczy. Dobra. Na pewno chcemy przekierować lud pierwotny z nie do kręgu, tylko do Walaki, bo myślę, że jednak nie będziemy próbować robić oblężenia Ravenloftu, znaczy sztucznego oblężenia Ravenloftu, które będzie odciągnięciem uwagi, tylko będzie trzeba bronić Walaki. Nie będziemy oblężać Ravenloftu, tylko będziemy bronić Walaki, o, tak. Czy ta armia Strata nie przejdzie niezauważona do Walaki? Tak czy siak, albo spotkamy się w... Pewnie się, jeśli ruszy jego armia i ruszy nasza armia, to spotkamy się po środku drogi. Tylko Narkatyl nie chce, żeby ginęli niewinni ludzie, kiedy nie trzeba. Ale nie mamy gwarancji, że Strat zaatakuje. On może potrzebuje... Strat potrzebuje przecież Iriny, czyż nie? To prawda. Nas nie może namierzać. Iriny nie może namierzać, bo ma pierścień. Ale on już wie, gdzie jest Irina. Nie wie, gdzie jest Irina. Już wie, poczytał sobie. Przed chwilą w naszych umysłach. Musimy się teraz spieszyć. Tak, to wciąż mamy przewagę. Tak, mamy przewagę czasu. My ruszamy po Irinę. I sprowadzimy ją do Walaki i pomyśli... prawdopodobnie, że chcemy wydać mu bitwę. Przy czym Walaki opuszczą tylko ci, których nie może śledzić. Czyli cztery osoby? Tak. Czyli my i Irina. Chyba, że Esmeralda coś potrafi zrobić w tym zakresie więcej. Myślę, że nagromadzenie najważniejszych przedstawicieli tutaj i pomoże w obronie ze względu na skuteczność umiejętności walki, taktykę przeciwko wampirom,
lepsze dowództwo. Czyli, wszystkie okay. czołowe. Czyli tworzymy iluzję tego, że Irina jest w Walaki. I że ta cała armia, która się zgromadziła w Walaki jest po to, żeby jej bronić w tym Walaki. Co uwiarygadnia mocno tą iluzję, że wszystkie ludy zebrały się w Walaki, jak w twierdzy obronnej. I liczymy na to, że on zaatakuje Walaki, a my w tym czasie idziemy na Ravenloft, niszczymy serce Ravenloftu i jego obstawę i wtedy no jakby on wróci pierwszy pewnie, zaskoczony tym na zamek i walczymy z nim lub rozmawiamy. Myślę, że zacznie wracać, kiedy zorientuje się, że serce oberwało. Mhm. Myślę, że jest Czy to możliwe. Czy armia nieumarłych będzie wracać wolniej? W każdym razie w pierwszej kolejności tutaj Irinę musimy tak czy siak wrócić do niej. Tak. Słuchajcie, to w takim razie ustalmy, że sprowadzacie do Walaki Irinę, Riktavia i parę Esmeralda. Innych osób. Esmeralda. Pidluwika. Esmeraldę, Pidluwika i tak dalej. Oczywiście jest też Dawien Martikow i wszyscy krukołacy. Spotykacie się na naradzie w karczmie. Przy okazji przekazujecie syna ojcowi Donowiczowi, który bardzo szybko, póki co, zamyka go w piwnicy karczmy należącej do Martikowów. Ale bardzo wdzięczny, oczywiście dostajecie inspirację za załatwienie sprawy Doru. A ojciec Donowicz też coś dla was ma, ale to jeszcze to potem wam powiem jeszcze dokładnie co. Dla niego zamykanie syna w piwnicy to już taka tradycja. Tak, kaszel był świetny w tym momencie. I słuchajcie, ruszacie do narady. Jedyne co, to pierwsze co wam mówi na wasz plan Martikow, to... A co z wyżywieniem? Jak tu będzie tyle ludzi w Walaki, musimy wszystkich wyżywić. Martwi nie muszą jeść. To nie potrwa długo. Ale czemu miałby nas atakować? Po co? Może poczekać. No, w sumie jest dość tak czy siak, długo, to jeśli nie chciałbym, żeby doszło do jakiejkolwiek bitwy. Ma to pozorować, że my chcemy się tu bronić. No tak, ale po co miałby tu w ogóle przysłać armię? Ja myślę, też podejrzewam, że jej nie przyślę. Że... To znaczy, nie chcę wam tutaj psuć planów, ale pamiętajcie, że on brał udział w wielu, wielu wojnach. I zna wiele sztuczek. Więc może próbować nas wywabić z Walaki, przy czym nie będzie wiedział, że mały oddział prześlizgnął się. Gdybyśmy poszli całą armią, być może zwróciłoby to uwagę. Jednak mały oddział może się prześlizgnąć, nie zwracając jego czujnego oka. O ile zaatakuje, jeżeli będą wszyscy pod zamkiem, a wy będziecie próbowali się prześlizgnąć. Dostaniecie się na zamek, ktokolwiek podniesie alarm, cała armia wejdzie do środka. Chyba, że poprowadzić armię, przy czym cały czas dobrze dbać o to, żeby mieć dobry zwiad, żeby armia nie została napadnięta po drodze. Chodzi o to, żeby uniknąć zbędnych ofiar. Najlepiej byłoby, gdyby nikt nie zginął, ale... Zmniejszając ryzyko dla pewnych osób, zwiększamy ryzyko dla innych osób. Tak naprawdę... A samo widmo walki... może doprowadzić do tego, że wprowadzi niepewność. Wydaje mi się, że jednak nie unikniemy tutaj agresywnych działań i że nie mamy co próbować za wszelką cenę ograniczyć ilość ofiar, bo życie tutaj pod jarzmem Strada jest dla tych ludzi gorsze niż śmierć w wojnie, która może uwolnić ich wszystkich z tej krainy i posłać ich duszę do sfer wyższych. Zwłaszcza, że zginą chwalebnie.
Jakie ma siły na do swojej dyspozycji, wiemy to? Jakie my mamy siły do swojej dyspozycji? Prawdopodobnie on wskrzesza wszelkich umarłych z okolicy i zbiera ich, dlatego nie ma co czekać. Umarli mają pewne słabości. Są wolni. Chociażby. Wrażliwi na światło. Kapłani też, których tutaj macie, mają jakiś potencjał w likwidowaniu ich. Możecie naprodukować wody święconej, którą też macie. Macie kości świętego Andrala. Więc... A ile dni mamy, zanim wyruszymy? Kapłanów mamy dwóch. Nie wiem, czy nie pasowałoby ruszać jutro. Czekamy w sumie tylko na ludy pierwotne. Tak, czekamy na ludy pierwotne, które być może też będą mieli jakiegoś kapłana, skoro sami są wyznawcami wielu bóstw. Wielu jest druidów. Macie też wśród wilkołaków wilkołaki oddające cześć Matce Nocy. Zgadli się, Krzysztof. Dobrze. A jak wiadomo, wilkołaki nie mają się zwykłego oręża. W każdym razie, jeśli podejdziecie do tego dobrze, to będziecie w stanie uzyskać chociażby częściową przewagę. On po swojej stronie będzie miał, i nie możecie się dać zaskoczyć, prawdopodobnie także swoich sojuszników. Oprócz wampirów, myślicie, że skoro opat do niego wyruszył, to rzeczywiście spełni obietnicę, żeby go chronić? Za wszelką cenę? Pracuję do towarzyszy. Jeśli będziemy mieć efekt zaskoczenia, to może nie mieć okazji. W każdym razie opatowi raczej nie wolno ufać. Na tą chwilę i w tych okolicznościach. Więc jeśli stanie do bitwy, to pewnie po stronie przeciwnika. Ale jeśli nie uda nam się go w trakcie bitwy przekonać, że powinien postąpić inaczej, to będziemy musieli pozbawić go jego w tej chwili czyli upadłej egzystencji. Kogo liczymy, że ma? Strachy na wróble? Nie, strachy na wróble nie są już problemem. Beres został oczyszczony. Tak samo drzewne skazy. Drzewne skazy odeszły na zawsze. Wilkołaki są po naszej stronie. Z Mory, z Argenwosthold? Znalazły spokój. Odeszły. Wiedźmy nie. Czyli zombie. Widmowi wojownicy. Najwidoczniej. Ma ich przy sobie. Wistani. Wistani są przerzedzeni, o ile się nie mylę. A też do końca nie są w 100% mu wierni. Może, znaczy są mu wierni, ale może jeśli zostaną mocno przyciśnięci podczas bitwy, to rozpierzchną się. Nie są zdeterminowani, żeby walczyć do niego, za niego do końca. Można by powiedzieć, że elfy zmierzchu powinny nam pomóc. Elfy zmierzchu, tak. Elfy zmierzchu mają szansę, mają porządną motywację. Nie chcę mieszać, nie chcę mieszać mego ludu, mówi Kasimir. Dopóki nie mamy pewności, że może nas być więcej. Lepsza byłaby akcja dywersacyjna, tak jak mówiliście. Zrobimy akcję dywersacyjną. To właśnie w nią zaangażujemy, ale ta bitwa może być tą akcją dywersacyjną. Nic innego nie przekona Strada, że chcemy go obalić. Tak wielkiej bitwy prawdopodobnie w historii tej krainy nie było. Więc uzna za wiarygodne, że właśnie w ten sposób, jednocząc cały kraj przeciwko niemu, chcemy się go pozbyć. Spróbuję przekonać, ilu się da, ale nie liczyłbym na więcej niż 10 elfów. Twoja rola będzie... Teraz mój do Matikowa. Twoja rola będzie jeszcze bardziej skomplikowana. Ponieważ... Stradowi towarzyszy istota zwana Drzazgą. Nosząca imię Sekhmet, jeśli się nie mylę. Istota ta jest bóstwem, które... Mrocznym bóstwem, które zostało za dawnych czasów uwięzione w bursztynowej świątyni, ale on zawiązał z nim. Nie mówiliście, że tam nikt, kto narodził się tutaj, nie może się dostać? Mówiliśmy. A mimo wszystko jakoś niektórzy się dostają. Tak, poszukam czegoś.
Potrzebujemy kogoś, kto odprawi rytuał. Kogoś zaufanego, kto zna się na rytuałach. Dobrze. Jak przybędą ludy pierwotne, mówiliście, że one były strażnikami i że mają wielu druidów. Nie wiem, ilu tych druidów tam mają, ale zamiast produkować wodę święconą, możliwe, że wezmę ich do pomocy w znalezieniu sposobu na dostanie się tam i przygotowaniu rytuału. Rytuał jest bardzo ważny, jest kluczowy. Jeśli uda nam się pokonać Strada, to ta zjawa, to bóstwo będzie musiało zostać zapieczętowane w puszce Nowej Świątyni ponownie. Tylko w ten sposób nie dopuścimy do tego, żeby zło z powrotem tutaj powróciło. Słuchajcie, tak trwa narada wojenna. W tym samym czasie na zamku Ravenloft, gdzie przed murami zamku widać już zebraną armię kilkudziesięciu, jak nie większej, trupów odzianych w różnego rodzaju pozbierane zbroje. Widmowych wojowników widać Vistan, którzy rozłożeni są niedaleko i ćwiczą z łukami. Kilkunastu zwierzoczłeków, którzy w różnych formach przy moście zostali rozłożeni. W pewnej małej salce opat Strad Rakhadin, trzy narzeczone, Eszter, stoją przy stole i pochylają się nad dużą mapą Barovii. Wydaje mi się, że będą chcieli zrobić tak, mówi Strat i nachyla się nad stół. I tutaj sobie kończymy. Dziękujemy za uwagę.